Cześć, witajcie. Pomyślałem, że ten film zaczniemy od odpowiedzi na wasze pytanie. Już kilka razy pytaliście, czym latam, jak zrobiłem ten statek. Jest to Dragonfire 2. Jak widzicie, jestem na Marsie. Jest on do kupienia u... Technika usług okrętowych. Poczekajcie, bo chyba nie w to wszedłem. Jest nawet jakaś przeróbka Frontiera. Znaczy, no, Frontiera. No, bardzo zbliżony statek, nie? Do Frontiera. Ale nas interesuje tutaj Dragonfire'ek. Kosztuje on 300 tysięcy. Ładowność 2800. I co? Jest to statek bazowy, na którym robiłem swojego Dragonfire'a. Także weźmiemy go sobie, kupimy i zaraz zobaczymy, jak go można przerobić. Przyjmuję, że nie mamy żadnego limitu, jeśli chodzi o gotówkę. Także będziemy lecieć po prostu na najlepszych komponentach. Zaczynam od generatora. Generator jest tutaj po prostu tragedia jakaś założona. Weźmy go, wywalmy. Jak widzieliście, tam miał moc wyjściową chyba 27, co jest naprawdę śmieszne przy tej klasie statku. 38, 30, 40. Wiadomo, te komponenty będą trochę cięższe, ale mobilność sobie nadrobimy przy wymianie silników, ponieważ te 38, 40, co ma standardowo, to jest też jakiś kiepski żart. Napęd krawitonowy jest niezły, 30 lat świetnych, zasięg skoku, ale spokojnie możemy znaleźć lepszy. Tutaj mamy ciąg skoku 38. Zerknijmy sobie. Ciąg skoku 45. 50. Także już jest lepiej. Mamy całą potrzebną moc, którą będziemy potrzebowali. Silniki. Supernova 2100 są lepsze. Supernową 22 zakładamy. Te weźmy, wywalmy. Ciąg skoku mieliśmy wtedy tam 38, nie? Na chwilę mamy 43. Nie jest to może jakiś wynik urywający tyłek, no ale jeszcze nie skończyliśmy. Wciąż mamy całkiem spory zapas mocy, jeśli chodzi o silniki, także usuńmy sobie tutaj te dwa wizjery. I dodajmy... Teoretycznie można by dać tą obejmę, ale... Ta chyba mi się bardziej podoba. No i teraz do nich dorzucamy jeszcze dwa silniki, skoro mamy wystarczająco mocy, żeby to zrobić. Czemu tego nie robić, nie?
patrzę, że nawet Poseidon jest tutaj lepszym silnikiem. Moc 4. Ale tak. Poseidon ma moc, którą potrzebuje 4, czyli byśmy nie założyli 4 sztuk, tylko 3 sztuki maksymalnie byśmy założyli. Dlatego sobie pozostańmy przy supernowych. Się okaże, że zaraz zrobię lepszego niż na swoim głównym save'ie. No i mobilność mam 88. Jest to już wynik nader przyzwoity. Niestety na Marsie nie będę miał tych ograniczników stajo. No ale to nic. Na razie sobie założymy jakiś zamiennik. A jak się po prostu napatorczymy w tamte okolice, to wymienimy. Nie specjalnie mi się podoba, że aż do samego skrzydła to dochodzi. Teraz pytanie, czy... Jakby to wyglądało? A nie, to możemy tylko z boku przymocować, to trochę Lipton. Nie, nie będę już na siłę tu kombinował. Jestem tylko ciekaw, czy tą owiewkę można do góry nogami odwrócić. Niestety nie, szkoda. Chciałem jedną w tą stronę, drugą w tą, drugą do góry nogami zamontować. Ale jakby to tak zostawić. Wiadomo, że elementy upiększające nam zmniejszają trochę manewrowość statku. Ale tutaj wyjątkowo się tym nie przejmuję, mówię, idziemy na bogato, a nie zachowawczo. Także silniki mamy na maksa, generator mamy na maksa, silnik skokowy mamy na maksa. Osłony. Ej, nie widzę, gdzie on ma osłonę. O. Poziom 850, czyli też jest, delikatnie mówiąc, dupowata. Weźmy sobie, poszukajmy jakiejś mocniejszej. 1300, no, jest lepiej. 1500, klasa B. Tempo regeneracji 7%, tempo regeneracji 5%. No myślę, że regeneracja w miarę jest potrzebna, jeżeli w dobrą stronę to odczytuję, że im mniej procent, tym lepiej, bo mogę się co do tego mylić, nigdy nie zwróciłem na to uwagi. No i uzbrojenie. Ciałek nie chcemy, tutaj sobie założymy. Interesują mnie oczywiście tylko wiązki, ani broni balistycznej, ani laserów. Nie mam zamiaru montować. T469, szybkostrzelność 6, maksymalna moc 3. Brzmi dość ciekawie, ale sobie ją porównajmy, bo
Nie jestem pewien, jakie parametry miała ta ostatnia. Zaskakujące jest to, że wiązka klasy B jest praktycznie identyczna jak wiązka klasy C, ale ma znacznie większą szybkostrzelność. No dobrze, zamontujmy sobie w takim razie wiązki klasy B. Właśnie nie wszystko tutaj da się na chłopski rozum ogarnąć. To chyba była ta, nie? Wiązka PB0175, dobra. Weźmy sobie ją, przydzielmy. Wieżyczki damy na trzecim. Teraz tak, zasadniczo możemy jeszcze dwie wiązki spokojnie zamontować. No spokojnie bym je dał chyba na spodzie. Co prawda mamy tutaj chwytaki na uzbrojenie, ale zostawimy je sobie puste. Ewentualnie o, może tłumiki tam zamontujemy. Wieżyczki są klasy B, ale teraz czy będzie podobna sytuacja jak my mamy tą założoną, nie? PB100. Dokładnie. A porównajmy ją sobie z wieżyczką klasy C. PB4-37. No nie, no tutaj klasa C jest ewidentnie mocniejsza, a i szybkostrzelność tak aż bardzo się nie różni. W porządku. Czyli wieżyczki te wywalamy. Niech patrzą do przodu. I montujemy te wielkie dziady. Tak samo na ogonie. Z ogona wieżyczki. Pizdu. I zakładamy te, żeby patrzyły sobie do tyłu. Teoretycznie tamte można by ustawić w bok. Nie wiem, czy wieżyczka się sama z siebie obróci. W sumie po to są wieżyczki, nie? Ale nie wiem, czy zaatakuje statek przelatujący obok, czy będzie strzelać tylko do tego, który jest za nami, nie? Dobra, to byśmy mieli. Co jeszcze? Aha, tłumiki, nie? Wspomniałem, że można by założyć. Więc to zróbmy. Jeśli chodzi o tłumiki, tak jak mówiłem, nie ma co się szczypać, jedziecie na samą górę i wybieracie zerownika iskra, zerownik. Jest to najlepszy tłumik nie zadający praktycznie obrażeń kadłubom, a o to nam właśnie chodzi, nie? Zaczalejemy i damy trzeci?
Maksymalna moc 3, także możemy ich tutaj natrzaskać od cholery. Teoretycznie jeden w drugiemu w tyłek strzela, ale... Mam nadzieję, że nie będą się rozwalać same. Nawet na upartego tłumiki, żeby tak nie szpeciły. Może tutaj byśmy założyli, co? Trochę jak reflektory będą wyglądały. No i dobrze. No, staknij mi się tam. Myślę, że ją. Teoretycznie gdzieś tutaj jeszcze można by było sobie zamontować. Ale już się nie wygłupiajmy. Przypiszmy tłumiki. Statek ma nieprzypisaną broń. Aha, wymieniłem wieżyczki, no tak, zapomniałem o tym, dobra. Jeden błąd. A czemu tu jest brak przedziału? Zerownik. A tu wieżyczka. Coś się zagubiłem. No i zasadniczo można powiedzieć, że nasz Dragonfire jest gotowy. Ewentualnie sobie go można później pomalować. Nie wiem, czy jest sens bawić się jeszcze w zwiększanie ładowni, ponieważ mocno się to może odbić na mobilności, ale zobaczmy. Co tu możemy wpakować? Możemy wszystko wpakować. To jest... A, dwie... Praktycznie 1500 więcej, ale dwie takie ładownie niestety by nam zmniejszyły prawie do 70, tak? Nawet poniżej 70 mobilność. ...225, no trochę śmieszna, nie? Także tak naprawdę tu już zależy tylko i wyłącznie od was, czy chcecie to zrobić, czy nie. Ja bym spokojnie pozostał... ...przy tym, co nam oferuje statek. 2800 to i tak jest więcej niż... na chwilę obecną wykorzystuję. Tutaj jak widzicie, możecie też na przykład na ogonie sobie zamontować jakąś broń, jeżeli nie chcecie tutaj na skrzydłach. A myślę, że na skrzydłach wygląda bardziej zacnie. No i co? Łączny koszt to jest 580 tysięcy. Do tego 300 tysięcy na zakup statku. Czyli prawie bańkę trzeba mieć, żeby przerobić Dragonfire'a na, no już naprawdę mocną fortecę, nie?
Jak widzicie, mobilność 84, uważam, że jest ok. Prędkość maksymalna 130, zasięg skoku 30 lat. Bardzo dobry wynik, limit załogi 7. Ładunek 2800, osłona 1350, kadłub 1500. Osłonę byśmy mogli chyba zrobić tą B, dać 1500, ale zostańmy już przy C. No i cząsteczkowe przy wieżyczkach 148, elektromagnetyczne tylko 5, ponieważ chodzi nam o to, żeby on nie zadawał obrażeń. No i cząsteczkowe na działkach 98, także weźmy go sobie, kupmy. I teoretycznie by zostało jeszcze tylko malowanie. Teraz tak, też możecie korzystać z opcji ulepszania statku. Jeżeli na przykład, weźmy supernowa, bym miał założoną supernową 2000 czy 2100, bym kliknął w to, by mi się pojawiło, że jest dostępna supernowa 2200 i byśmy mogli ją spokojnie stąd sobie założyć. Generator Guardian. Możecie sobie podejrzeć, każda statystyka jest niższa niż ten, co mamy, czyli po prostu nic nie wymieniamy. I co, tyle jeśli chodzi o mojego Dragonfire'ka. Bardzo zacny statek. Fajnie mi się nim lata. Na chwilę obecną nie trafiłem jeszcze na nic lepszego. Więc jeżeli macie jakąś wolną bańkę na zbyciu, ja polecam. Skoczyłem sobie do Atlantydy, gdzie jest trochę lepsze oświetlenie, żeby pokazać wam, jak wygląda Dragonfire po naszych przeróbkach. W sumie całkiem fajnie te owiewki pasują, nie jest tak źle, jak myślałem. No te oczywiście lepsze są, no ale... Na tamtych... Cholera, nie dam rady na niego wlecieć! No jest to już dość spory statek, nie? Na dobrą sprawę powiedziałbym, że jest latającą fortecą, ponieważ wieżyczki, które mamy tu zamontowane, naprawdę robią robotę. Jak się tym lata? No lata się tym, powiem wam, naprawdę pierwsza klasa. Weźmy sobie, porozdzielajmy systemy. Elektromagnetycznych na chwilę obecną nie potrzebujemy. Wieżyczkom możemy dać całkiem sporo. Osłony oczywiście na maksa. Wieżyczki też możemy wymaksować. No i resztę na silnik. Jak widzicie, mam tutaj 46 punktów generatora, gdzie generator był 40, tak? Z tego co pamiętam. Ale jeden punkt dodaje Vasco, który jest członkiem załogi, i 5 punktów dodaje fuzja neutronowa, którą mam rozwiniętą na 4 poziom. Dzięki temu mamy 6 punktów, które akurat pozwalają nam wszystkie systemy tak naprawdę dać na maksa. No i jak to strzela? No wieżyczek wam nie pokażę, ale...
myślę, że w zupełności to wystarczy, a czas ładowania jest bardzo szybki. Pamiętajcie też, że wieżyczki dodatkowo będą robiły robotę. Jeśli chodzi o zerownik, sądzę, że słabsze statki, 3 strzały i będzie pozamiatane, nie? Spokojnie, bo silniki rozdupczone. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, jeśli chodzi o statki. Jak widzicie tą podziałkę po lewej stronie, część z was zapewne zdążyła już się zorientować. Tutaj przy prędkości, nie? Która się zmniejsza, zwiększa. Mamy, wiadomo, prędkość maksymalną, prędkość minimalną. Tutaj mamy optymalną prędkość manewrową statku, nie? Czyli jeżeli w walce byłaby to chyba najlepsza prędkość, ponieważ statek jest najbardziej zwrotny w tym momencie. Jeżeli byśmy zasuwali na pełnym gazie, jego zwrotność dość znacznie maleje, nie? No i tyle, jeśli chodzi o Dragonfire'ka. Weźmy sobie, wylądujmy. Także został nam już tylko obiecana samoróbka do zrobienia. Ogarniemy to sobie na następnym filmie. Poszukam jakiegoś fajnego projektu. Może coś uda mi się sklecić. A teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.